Siemaneczko, z tej strony Kuba Vlog, a dzisiaj znowu króliki. Tak tutaj już w oborze trochę ciemno jest, bo już jest późna godzina, wróciłem ze szkoły. Obiad zjadłem, 17:43, a na początku chciałbym podziękować, no cicho już, spokój, dajcie mi coś powiedzieć. Dziękuję wam za przeszłe 100 subskrypcji. Jest chyba 120 na kanale. Dobra, tutaj mi się okociła, jak widać małe ma. Już łażą. O, patrzcie, jaki ładny króliczek. O, wypadł mi jeden. Dobrze, że się nie zabił. Żyje spokojnie. Tak, trawę im naszykowałem. Przed chwilą byłem. Kosiłem. No, macie. Wodę mają, no. Dobrym jestem gospodarzem. Miałem nagrywać siewy pszenżyta, no ale jeszcze nie nagraliśmy, bo sucho, jak nie wiem. Tak jest sucho, strasznie sucho. Kurde, nie wiedziałam, że mi tyle wbijecie, kurde, subów tak szybko. Miał być specjal, kurde, petardy, ale chyba nie pyknie w tym roku już. Je. Tak jak widać, sprzedałem jednego królika, trochę tak rozdzieliłem, bo tam już jest jeden, były trzy. Tutaj jest ten, tu jest pusta klatka, tu był ten biały, to biały poszedł na pasztet. A tego małego z tej trójki sprzedałem koledze Pawłowi. Trochę ciemno, no kurde, niestety. Nie mam lampki w telefonie, niestety, no ale... Dobra, idę dalej, trawy im dać. I tak jak widać, na razie się hodowla powiększyła o 5 królików. Muszę obornik tu od nich wyrzucić, bo ziemniaki wykopałem. Na wykopkach ja byłem i się udało. Buduję dla tych małych jeszcze klatkę jedną. No, tak jak widać, muszę zbudować nową klatkę, tylko że jeszcze nie wiem, gdzie postawię, czy u góry, czy tam. Więc co pod tym filmem, no łapkę w górę zostawcie, suba też możecie dać. Wakacje się skończyły, 7 klasa już. Niech sobie jedzą. Może bym coś opowiedział, kurde. No i tak, hodowla moja się zaczęła. Tak, ta klatka była pierwsza, zbudowałem z wujkiem ją. Zaczęliśmy ją z czasem ulepszać, to butelki, a to jak, o, tu lepsza siatka założona, taka mocniejsza, bo to już przegryzają, o, przegryzły jak szczury. No właśnie, tak tą klatkę pierwszą zrobiliśmy i wujek na targu kupił samca i samicę, parkę. Później królika znalazłem fajnego, go tutaj przyprowadziłem. Później jak przyprowadziłem, wybudowaliśmy tą klatkę i żeśmy go tutaj włożyli. I właśnie o tą samicę, co jeszcze żyje do dziś, tą dużą, czarną, no to ona jest od dziadka. I później po tej właśnie, co przyniosłem ją, to właśnie tego od dziadka później przyprowadziłem. I zaczęła się kocić. Wykotów było chyba około 4 do dzisiaj. Bo był tak. Najpierw był biały z tym szarym, o tutaj. Białego nie ma. Później była czwórka, tam na Mafiakuby jest, na moim kanale. Był biały i 3 czarne. I na śliniankę pozdychał i tu jestem. Właśnie jeden przetrwał do dziś. Później wyszła trójeczka. Ten i tamtego, co sprzedałem koledze. No i teraz właśnie ta cała piąteczka. Ładna piąteczka. Widać, że przetrwała do dzisiaj. Od kiedy to już? Od kurde, w marcu było dopuszczanie. I tak właśnie ten. No i co? Subskrybujcie, łapkujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie i nara.